Siema, przez ostatnie kilka dni nie było streama, zaraz wam wszystko wytłumaczę, dlaczego to wyglądało tak, a nie inaczej, ale mamy jeden mały problem. Chciałem wziąć trójnóg, ale nie wiem za chuja, gdzie on jest, nie wiem gdzie on się znajduje, będę musiał go poszukać, więc będę musiał brać was w ręce. Mamy godzinę 10:34, a my mamy dwa zadanka. I tak w sumie to cele są trzy. Dwa zakupy i jeden, który robię w tej chwili, czyli spacer. Dlaczego spacer? W końcu zadecydowałem, że wezmę się za siebie i wprowadzę troszeczkę ruchu do swojej codziennej rutyny. Zapewne już mówicie TF, będzie tak jak zwykle, ale nie. Chciałem również wrócić na przykład na siłownię, tak jak to robiłem kiedyś, ale przez te wszystkie lata siedzenia przed komputerem moja kondycja strasznie spadła i generalnie mój organizm jest mega pizdowaty. Przez ostatnie lata siedzenia przed komputerem moja kondycja strasznie spadła i co widać, że lekko się zmęczyłem wchodząc pod górkę, ale tak, mój organizm mocno się zmienił. Kiedyś byłem naprawdę całkiem OP, jeżeli chodzi o kondycję i te sprawy, ponieważ dużo jeździłem na rowerze. W tej chwili tego ruchu nie ma, więc stwierdziłem, że najpierw zaczniemy powolutku, czyli najpierw spacery, a potem przejdziemy już do powrotu na siłownię. A jeżeli chodzi o dwa zakupy, one również są związane z siłownią. Pierwszym z nich jest shaker, ponieważ kupiłem sobie białeczko. O takie. I muszę je w czymś robić. Ostatni mój shaker Gaminate niestety, że tak powiem, zarósł, bo przy ostatnim myciu czegoś tam zrobiłem niedokładnie i otwierając go wczoraj zobaczyłem dużą taką, nazwijmy to, narośl i niestety musiałem go wyrzucić, więc muszę kupić nowy shaker oraz kupiłem sobie kreatynę. Taką o. I z tego co wiem, powinno się pić bardzo dużo wody, gdy się bierze kreatynę, ponieważ nerki mogą nie wyrobić, więc trzeba pić bardzo dużo wody. Więc kupimy również taki, nie wiem, dzbanek z filtrem, raczej wiecie o co mam na myśli. Więc idziemy do Decathlonu i mam nadzieję, że znajdę obie te rzeczy, które właśnie powiedziałem. Tak jak każdy spacer, tak jak każde moje wyjście na zewnątrz, towarzyszy mi muzyka. W tej chwili słucham Castaways w wykonaniu Risky B. Jest to na playliście Odkryj w tym tygodniu, którą jeszcze nie sprawdziłem, ponieważ od poniedziałku jest nowa. Jeszcze jej nie nadrobiłem, więc robię to w tej chwili. Jeżeli wy przed oglądaniem tego filmu słuchaliście czegoś na Spotify'u, to możecie napisać w komentarzu, co. Może sprawdzę. I oczywiście nie byłbym sobą, gdybym jak rasowy Polak nie ponarzekał na pogodę, która wczoraj była naprawdę fajna. Było ciepło, ale przez noc popadał deszcz. Stało się wilgotno, jakieś takie różne śmieszne robaczki powychodziły na ulicę albo jakieś różne inne ślimaki, więc jeżeli któryś z nich zostanie przeze mnie zdeptany, to odgórnie przepraszam. Przeszedłem w tej chwili 0,92 km, więc nawet nie przeszedłem jeszcze kilometra, ale nie jestem jakoś za bardzo zmęczony. Wiem, że moje wdechy pomiędzy wypowiedziami na to nie wskazują, bo wyglądam na mega wycieńczonego, ale serio. Ale serio tak nie jest. Dobra, kliknę światło i powiem wam, jak to wygląda, jeżeli chodzi w ogóle o streamy. Dlaczego w ogóle zadecydowałem się ruszyć i wziąć za siebie i dlaczego tych streamów nie było? Sprawa jest bardzo prosta. Mój ostatnio sleep schedule był bardzo, ale to bardzo zepsuty. Wstawałem koło godziny 16-17 i generalnie czułem się okropnie. A tak jak dobrze wiecie, co wspominałem wielokrotnie na streamach, gdy wstaję wcześniej i mam cokolwiek do roboty, to czuję się lepiej w ciągu dnia, ponieważ nie śpię do godziny 16 i mogę żyć jak człowiek. Więc zadecydowałem, że super pomysłem byłoby robić cokolwiek rano, żeby troszeczkę tej energii, którą zdobywam przez sen, żeby ją zużyć, na przykład takim spacerem bądź siłownią, co sprawi, że będę sam się czuł w ciągu dnia, będę czuł się lepiej. Dlatego streamki teraz będą koło godziny 13:30. Będą się zaczynały koło 13:30. Oczywiście nie wykluczam żadnych porannych streamów z League of Legends koło godziny na przykład 10 bądź 11. Nie wykluczam, lecz nie będą one tak często jak były przez ostatni miesiąc, a może nawet i dwa. Nie pamiętam jak to wyglądało, ale tak. 13:30 teraz będzie godziną rozpoczęcia streama. A jeżeli chodzi o dni, wydaje mi się, że będą streamki codziennie, oczywiście poza weekendami. Chociaż to też chyba wydaje mi się, że powinniśmy zmienić. Na pewno w planach też miałem troszeczkę streamów wieczornych, koło godziny tam 20. Ale no, one nie będą w najbliższym czasie. Wydaje mi się, że najwięcej takich streamów będzie w okolicach premiery nowej Zeldy. I uważam, że Zelda jest idealną grą
do streamów tego typu, ponieważ nie wiem, czy pamiętacie streamki na przykład Uncharted Zaginione Dziedzictwo. To były bardzo fajne wieczorne streamy, kameralne. I właśnie uważam, że podobny vibe mógłby być przy Zeldzie, która, jeżeli chodzi o świat przedstawiony, jest bardzo przyjemna. Więc byłby to przyjemny streamek do jakiejś kolacyjki, tostów na przykład i herbatki. Ale to jeszcze zobaczymy. Na razie ta Zelda nie wyszła, więc nie ma co snuć teorii, snuć planów, bo wiecie, jak to bardzo często z moimi planami wygląda. Ja coś powiem, obiecam, a wyjdzie jak wyjdzie. Więc zobaczymy. Rzucam, czy tak się stanie. Nie wiem. Na pewno chciałbym, ok? Na pewno chciałem, żeby tak wyszło, ale jesteśmy już pod Decathlonem. Zaraz wejdę, zobaczę, czy w ogóle nie ma zakazu nagrywania. No bo byłoby mi trochę głupio, jakbym wszedł z aparatem, a pan ochroniarz by mi powiedział, żebym wypierdalał. Więc zaraz wejdę, rozejrzę się i ewentualnie wam pokażę, jakie jeszcze były inne wybory na półce. Na pewno znajdę bidon, czy tam shaker, jak zwał tak zwał. Gorzej może być z tym dzbankiem. Miejmy nadzieję, że uda mi się znaleźć cokolwiek. I co, za sekundę do was wracam. Ja nie wiem, albo jest tu zjebany, albo tego tu nie ma. Nie mogę znaleźć tych bidonów, przecież nie cały sklep. Mam widzowie, okazało się, że to jest teraz tutaj przy kasach. Wcześniej było tam, teraz jest tylko i wyłącznie tutaj. Więc spocik się zmienił. Musiałem zapytać pani, która tam była i mi pomogła. Tak, są tutaj te shakery. Są generalnie wszystkie rzeczy związane z siłką. Znajdują się tutaj. Wcześniej znajdowały się gdzieś tam. Pani mi musiała pomóc. I wydaje mi się, że wezmę ten czarny, kosztuje 40 zł. Trochę dużo, no ale wydaje się też być taki porządny, jeżeli chodzi o jakość wykonania. Zaraz jeszcze podejdę gdzieś tam do punktu informacji, zapytam, czy mają te filtry do wody. Super by było, gdyby mieli. Koniec końców kupiłem ten czarny shaker, ale tych filtrów, znaczy tych takich dzbanków z filtrami nie mieli. Były chyba tylko, był jeden taki mały bidon z 400 ml, ale ja, tak jak mówię, potrzebuję dzbanka, bo muszę pić tej wody dużo. Najbliższym miejscem, które może mieć taki filtr, wydaje mi się, że jest MediaMarkt, który jest z 1,5 km ode mnie, więc urządzę sobie taki dłuższy spacerek. I tak, chciałem, żeby to był taki krótki film informacyjny, w którym wam powiem, co się działo, dlaczego streamów ostatnio nie było. Mam nadzieję, że takich filmów będzie więcej, w sensie nie tylko informacyjnych, ale po prostu w takich, gdzie będziemy mogli sobie pogadać nie tylko na streamie, ale i na off-streamie. No i co? Dziękuję wam bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że widzimy się na streamie, czyli za jakieś chyba 1,5 godziny. Nie, 2 godziny, za 2 godziny. I co? Mam nadzieję, że też zobaczymy się w następnych filmach. Także trzymajcie się, do zobaczonka. Buziaczek dla was. Yo!